Cześć, witam was w kolejnym dniu, moi drodzy. Jestem, dzisiaj mam trochę opóźnienia, ale to z uwagi na to, że jednak ruch jest przed 11 listopada dość spory. Epson L3150, standardowo, powiem wam szczerze, ja już miałem to na kanale i się zastanawiam, dlaczego one tak szybko się kończą, jeżeli chodzi właśnie o przepełnienia. Quick Reset co nam mówi w tym przypadku, jak podłączyłem? 100,09% zapełnionego, można powiedzieć, poduszki i tak dalej, pochłaniacza. Ja w tym momencie zakupiłem, widzę, że maila dostałem z kodem do resetu. No i spróbuję to zresetować przez aplikację. Co prawda, powiem wam szczerze, że nie widziałem tego modelu w spisie. Kupiłem to na pałę, ale myślę, że się uda, bo już, o ile dobrze pamiętam, ja już kiedyś robiłem może ten albo 60, nieważne. Teraz spróbujmy wklepać to w aplikację Quick Resetową właśnie tutaj i zrobimy zaraz wydruk testowy. OK. To wszystko niby idzie dobrze. Przepełnienie jest, turn off the printer. Zróbmy to, co chcę. I włączmy ją za chwileczkę. Także jestem bardzo ciekawy, szczerze wam powiem, bo nie było w spisie, no ale myślę, że to się uda. Kod można kupić. Tu mam też Epsona starego i SX125. On ładnie drukuje dość, ale ma jakiś problem podobno z przesyłaniem danych. Będę musiał to sprawdzić pod komputerem. Natomiast to już kilka dni mi stoi. Chciałem zobaczyć, czy to da radę zrobić z poziomu Quick Reseta, chociaż robiłem to już wcześniej i widzę, że już błędów żadnych nie generuje. Ja myślę, że to się wszystko powiedzie. A dzisiaj mamy 9 dzień listopada, jutro 10, znowu przerywnik w środku tygodnia, bardzo ich nie lubię. I zrobimy te sprinty z uwagi, że rozwalają mi cały kurwa tydzień. Papier wciąga i zobaczmy, jaki będzie cały efekt testowy. Jestem ciekawy, ile stron wydrukowała ta drukarka od nowości. No widzę, że jakościowo naprawdę fajnie to sobie radzi. Zobaczcie. Total page. Czy to jest, kurde, niewredne? 782 strony. No jest to naprawdę aż dziwne, żeby tak szybko te przepełnienia miały miejsce. I zauważyłem, że przy tych nowszych modelach Epsona tak to wygląda. Nie wiem dlaczego. Powiem szczerze, że to jest dla mnie dziwne, że trzeba odblokowywać pod tak małe ilości kartek. No to jest, urządzenie nie było tanie, bo paręset złotych kosztuje. To jest naprawdę sporo pieniędzy. I żeby tak szybko przepełnienie wyskakiwało, aż dziwne. Też widziałem tutaj maila, że mój Ledger Nano X już jest, słuchajcie, wysłany, a kupiłem sobie, tak, jest. Widziałem 7 wczoraj wieczorem, kupiłem sobie fizyczny portfel kryptowalutowy, gdyż skłaniałem się do tego zakupu już dawno i chcę go po prostu posiadać. Słuchajcie, wydruk jest idealny. Nie ma się czego czepić, zauważcie, ale zastanawiam się nad ta właśnie sprawa, że tak szybko się przepełniają te pampersy w tych urządzeniach. Krótka treść, bardzo prosto jest to zrobić, Quick Reset do pobrania, kod 29 zł, kilka minut i zauważcie, robota załatwiona. Z tym zakupem chyba dłużej trwała procedura logowania się do banku i procedura czekania na maila zwrotnego niż sama procedura resetu. No nic, no nie jest to mój wymysł, sami zauważcie, że tak to wygląda. Mam nadzieję, że firma Epson się naprawi, nie będzie tak robiła, bo to przecież no, tracą klientów przez to, tak mi się wydaje. Albo i nie, albo czegoś po prostu ja jako użytkownik nie wiem. Ciężko mi to i nie chciałbym tego, broń Boże, oceniać. Ocenicie wy jako użytkownicy tych urządzeń, a nie ja. Także myślę, że prędzej czy później firma Epson coś z tym zrobi, żeby, kurwa, teraz to poskładać, żeby jednak użytkownikom dać więcej swobody i pociechy funkcjonowania ich urządzeń. Kurde, nie wiem, jak to było. Bardzo dziękuję wam za atencję. To było bardzo szybkie, krótkie i bez najmniejszego problemu można było to, słuchajcie, zrobić. Zapraszam do kolejnych dni. Jutro 10.
pozostaje nam 9, nie, jutro 10. 11 znowu już będzie zamknięty. 12 do pracy i później znowu już weekend, a do weekendu sporo tego wszystkiego muszę ogarnąć. Bardzo dziękuję. Biegnę dalej do pracy. Subskrybujcie kanał jeden i drugi, jak i Printstyle, jak i Printworld, bo będziemy i tu, i tam dodawać treści. Dziękuję za atencję. Dzięki, cześć.